Witam na konferencji Łukasza Palikota i przedstawiam marszałkini Wanda Nowicka i Janusz Palikot, przewodniczący Łukasza Palikota. I oddaję głos pani marszałkini. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Nasza dzisiejsza konferencja została zwołana z tego powodu, że wygląda na to, że jeden z artykułów regulaminu Sejmu jest sprzeczny z Konstytucją. Chodzi o ten artykuł, dokładnie artykuł 34 punkt 8, który daje szczególne uprawnienie marszałkowi Sejmu do tego, by w przypadku, kiedy Komisja Ustawodawcza uzna, że jakiś projekt jest zdaniem tej komisji niedopuszczalny, wówczas marszałek Sejmu ma uprawnienie, żeby tego projektu nie dopuszczać do procedowania. Czyli zanim jeszcze ten projekt będzie procedowany i poddany pierwszemu czytaniu, on mógłby zostać utrącony. Ta sytuacja wyszła przy okazji dyskusji, jak Państwo pamiętają, nad projektami złożonymi przez ruch Palikota dotyczącymi związków partnerskich. Wtedy to właśnie komisja uznała te projekty za niedopuszczalne, mimo że były liczne opinie konstytucjonalistów co do tego, że one są dopuszczalne, uznała za niedopuszczalne i wtedy okazało się, że gdyby marszałkini Kopacz chciała, mogłaby w ogóle te projekty wyrzucić do kosza. Pani marszałkini Kopacz z tego uprawnienia nie skorzystała i za to jesteśmy jej wdzięczni, bo mam nadzieję, one niebawem będą procedowane. Tym niemniej to nas bardzo zaniepokoiło i ja zwróciłam się o ekspertyzę prawną dotyczącą tego, czy moje niepokoje są tutaj słuszne. No i otrzymałam opinię prawną doktora Ryszarda Piotrowskiego, który w całej rozciągłości potwierdził, że ten zapis naszego regulaminu Sejmu jest sprzeczny z Konstytucją z wielu powodów. Po pierwsze, on tak naprawdę ogranicza prawo partii do inicjatywy ustawodawczej, a mówię tu o prawie partii mniejszych, które zawsze zostaną przegłosowane, bo grozi to, że mniejsze partie, które zgłaszają projekt, te ich projekty mogą być uznane za niedopuszczalne i wtedy te projekty mogłyby być odrzucane, zanim zostaną procedowane, a mniejsze partie zgodnie z Konstytucją i zasadą demokratycznego państwa prawa mają prawo do tego, żeby nad nimi, ich projektami procedować. Więc to jest pierwsza kwestia. Po drugie, to jest sprawa taka, że tak naprawdę 10 osób w Sejmie, około 10 osób w Sejmie, gdyby marszałkini czy marszałek Sejmu chciałby skorzystać z tego uprawnienia, mogliby zadecydować o biegu ustawy. Dlatego, że jeżeli weźmiemy skład Komisji Ustawodawczej, prawda, kworum, prawda, około 9 osób plus marszałek i 10 osób decyduje o tym, czy jakiś projekt może być procedowany. No i wreszcie kwestia arbitralności tych opinii, ponieważ nie ma tu ani możliwości odwołania, ani nie ma potrzeby, by marszałek Sejmu uzasadniał swoją opinię. Może w sposób arbitralny uznać, że ten projekt się nie nadaje i może go, że tak powiem, wrzucić do tak zwanej niszczarki. I oczywiście w związku z tym jest to zupełnie dowolna, mogła być dowolna decyzja. I jeszcze raz tylko chciałam podkreślić, że cieszymy się bardzo, że marszałkini Kopacz z tego uprawnienia nie skorzystała. Ale może ona czy następny marszałek. Dlatego też z tą sprawą nie może być tak, żeby instytucja, która ma stanowić prawo w tym kraju, działa na bazie regulaminu, który sam budzi bardzo poważne wątpliwości konstytucyjne. Dodam do tego, że w przyszłym tygodniu złożymy do pani marszałkini Kopacz projekt nowelizacji tego regulaminu. Oczywiście musi w tej sprawie zdecydować Sejm. Mam nadzieję, że ten projekt nie pójdzie do Komisji Ustawodawczej, a pani marszałkini nie skorzysta z tego prawa, aby przy negatywnej opinii Komisji Ustawodawczej nie poddać tego projektu pod procedowanie. Dziękuję. Jeśli Państwo macie jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeśli nie, to proszę bardzo. Dobrze, kanał Kolejny Polski Radio. Ja mam pytanie w innej sprawie. Chodzi o CBA. Pan chyba wczoraj u nas na antenie Polskiego Radia zapowiedział wniosek
likwidację CBA. Czy pan to podtrzymuje i dlaczego należałoby tej instytucji zlikwidować? My to złożymy w przyszłym roku. Projekt jest jeszcze gotowy, chociaż pracujemy już kilka miesięcy, to jest dość duża wbrew pozorom nowelizacja, bo dotyczy ogromnej liczby innych ustaw, nie samej ustawy, tylko o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Po pierwsze, znamy wszyscy raporty efektywności CBA. No to jest instytucja, która wydaje najwięcej pieniędzy w przeliczeniu na pracownika czy na sprawę, którą się zajmuje, no, wydając wielokrotnie więcej niż Centralne Biuro Śledcze czy na przykład Policja czy inne służby w Polsce zajmujące się ściganiem korupcji. Po drugie, efekty pracy tej służby są żadne, można powiedzieć. Znaczy, prawie, że nie ma żadnych wyników. Po trzecie, stanowi ona bardzo niebezpieczny i wygodny element nacisku politycznego na opozycję, co przerabialiśmy wtedy, kiedy agent Tomek był w CBA i CBA podlegał pisowskim przełożonym. Także i dzisiaj jest kilka przypadków funkcjonowania tej służby bardziej z pewnej rekomendacji politycznej niż jakiejkolwiek innej. A więc droga, niewydajna i upolityczniona. Temat instytucja sprostacja. Chciałem zapytać o Państwa wniosek o wyrażenie nieufności wobec ministra Gowina. Jakie są jego dzieje? Myśmy się wrócili do Sojuszu Lewicy Demokratycznej z prośbą o podpisanie. Ku mojemu na razie zdziwieniu, choć mam nadzieję, że to jeszcze ulegnie zmianie, SLD nie jest w stanie zebrać podpisów w swoim klubie pod tym wnioskiem. Mam nadzieję, że to tylko jakieś przejściowe trudności techniczne czy logistyczne, a nie zła wola. Ja zaraz panu potłumaczę, jakie są przyczyny. I z tego powodu, ponieważ nie mamy podpisów koleżanek i kolegów z SLD, to po prostu sprawa stoi w miejscu. W zeszłym tygodniu podałem Leszka Millera właśnie na podpisy pod wnioskiem. Leszek Miller powiedział, że na razie się wstrzymuje SLD, ponieważ dzisiaj o 10 właśnie mają spotkanie z ministrem Gowinem i dopiero po tym spotkaniu Leszek Miller podejmie decyzję. Jak pan odbiera takie tłumaczenie? To jest trochę niestety niepoważne. Staram się zachować przyjazne stosunki z Sojuszem i z Leszkiem Millerem po naszym wspólnym wiecu, no ale to jest mało poważne, bo jestem przekonany, że wszyscy wyborcy SLD chcieliby odejścia Gowina z urzędu. Podobnie i wyborcy ruchu Palikota i zdecydowana większość Polaków. To jest jeden z najgorzej ocenianych ministrów. Minister jest ideologizowany, minister można powiedzieć Sprawiedliwości Katolickiej i człowiek, który no, nie ma żadnych kompetencji do wypełnienia tej roli. Popełnił całą masę błędów przy okazji Amber Gold, zakupu budynków sądu, przy okazji deregulacji, szeregu różnych innych kwestii, więc naprawdę co więcej, był taki moment dwa tygodnie temu, kiedy PSL chciał podpisać ten wniosek dotyczący Gowina. Mieliśmy znakomitą okazję, że bez żadnego problemu mielibyśmy większość wymaganą do złożenia tego wniosku. No, teraz już PSL jest znów w koalicji z Platformą, to może być dużo trudniejsze niż było właśnie dwa tygodnie temu, więc naprawdę nie rozumiem tej logiki. Co więcej, uważam za wielki błąd wizerunkowy, że SLD spotyka się z Gowinem, bo to równie dobrze można byłoby spotkać się z Biskupem i albo z Giertychem i dyskutować czy z Rydzykiem. No to są skandaliczne raczej przypadki. O czym mają zamiar koleżanki i koledzy gadać z ministrem Gowinem? O związkach partnerskich, o in vitro, o jakich sprawach chcą dyskutować? Bo na pewno nie o wymiarze sprawiedliwości, gdyż minister Gowin się wszystkim zajmuje, tylko nie skróceniem procedur sądowych. A czy prowadził pan jakieś ustalenia wcześniej z Leszkiem Millerem w sprawie wniosku? Myśmy tylko się po tym wiecu tak umówili, że to zrobimy, ale bez jakby precyzowania daty i tak dalej. Więc ja jestem cierpliwy, możemy jeszcze poczekać. Wszystko wskazuje na to, że pan minister Gowin będzie broniony przez pana premiera Tuska tak długo jak się da, więc nic się nie stanie, jak zrobimy to za tydzień, czy za dwa, czy za trzy tygodnie. Aczkolwiek był świetny moment dwa tygodnie temu w związku z tym wyborem Piechocińskiego na Pawlaka, gdzie musi bez żadnego problemu mieć 169 podpisów. A teraz no, będzie oczywiście trudniej. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne konferencje.